po męce i śmierci Pana Jezusa, dzisiejszej nocy pragniemy wspólnie celebrować Wigilię Paschalną, Wielką Noc Zmartwychwstania Pana. Liturgia tej nocy składa się z czterech części. Najpierw następuje liturgia światła. Zostanie pobłogosławiony ogień, symbol objawiającego się Boga. Następnie pobłogosławimy i zapalimy świecę paschalną, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Pochwałę tej świecy usłyszymy w odśpiewanym orędziu wielkanocnym. Następnie w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego przeżyjemy liturgię słowa. W czytaniach ze Starego Testamentu odnajdziemy zapowiedź tego, co dzieje się na naszych oczach tej właśnie nocy. Kiedy wybrzmi uroczysty śpiew chwalący Pana Boga, Chrystus zostanie ogłoszony zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Ta dobra nowina poprowadzi nas do liturgii chrzcielnej. Dziś Kościół wprowadza w życie wiary nowych członków, a my przypomnimy sobie, że w Chrystusie już jesteśmy odkupieni. Jako lud Boży przystąpimy do ołtarza, aby uczestniczyć w liturgii eucharystycznej. Spożywanie ciała i krwi Pańskiej to osobiste przyjęcie skutków Paschy Chrystusa i wyznanie wiary w Jego zbawczą moc. Przeżyjmy głęboko i świadomie wszystkie misteria, które właśnie rozpoczynamy. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień i przez te święta wielkanocne rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega,
Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan, amen. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc i umysłów. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Niech Pan będzie w sercu Twoim, na Twoich ustach, abyś głodnie, godnie głosił orędzie wielkanocne. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Gdy król tak wielki odnosi
świątynia niechaj zabrzmi. Potężnym śpiewem całego ludu. Pan z wami i z duchem twoim. Wodę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy z całego serca i z całej duszy śpiewem wysławiali niewidzialnego Boga, Ojca Wszechmogącego oraz jednorodzonego Syna Jego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który Ojcu Przedwiecznemu spłacił za nas długa dawa i krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy. W czasie których zabija się prawdziwego baranka, a jego krew poświęca domy wierzących. Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych synów Czerwone. Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu. A teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechu do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. O, jak przedziwna łaskawość tej dobroci dla nas. O, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić
Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy.
A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich płazów. I widział Bóg, że były dobre. Wreszcie Bóg rzekł: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem.
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem, a dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna jego łaski. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego. On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, odchłanie oceanu w zbiornikach. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, według nadziei, jaką pokładamy w Tobie. Pełna jest ziemia łaskawości Pana. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach,
Spraw niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowie Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł naprzedzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc. Uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a synowie Izraela szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy ciągnęli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli: uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza: wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan pośrodku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło w morze, ścigając synów Izraela. Nie ocalał z nich ani jeden. Synowie zaś Izraela szli po suchym dnie morskim, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. W tym to dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, które dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Wtedy Mojżesz i synowie Izraela razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Będę śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy konia i jeźdźca
Ojca, pogrążył w morskiej przepaści. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. On Bogiem Ojca mego, będę Go wywyższał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Wyprowadziłeś lud swój i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem. Pan Bóg jest Królem na zawsze, na wieki. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, dla chwały Twojego imienia pomnażaj potomstwo obiecane praojcom ze względu na ich wiarę. Niech przez łaskę Chrztu Świętego wzrasta liczba Twoich przybranych dzieci, aby Kościół widział, że to, czego oczekiwali święci Starego Przymierza, spełnia się w naszych czasach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem Ci jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów, odkupicielem Twoim, święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości Twój Bóg mówi. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnę. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona, oto ja osadzę Twoje kamienie na malachicie i fundamenty Twoje na szafirach. Uczynię blanki Twych murów z rubinów, bramy Twoje z górskiego kryształu, a z drogich kamieni cały obwód Twych murów.
wszyscy Twoi synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Dlatego bądź od trwogi, bo nie masz się czego obawiać. I daleka bądź od przestrachu, bo nie ma on przystępu do ciebie. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym drogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy zmarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Módlmy się. Boże, także w obecnych czasach jaśnieją Twoje dawne cuda. Niegdyś swoją mocą wybawiłeś jeden naród od prześladowań Faraona i przeprowadziłeś go przez Morze Czerwone. Obecnie przez wodę chrztu prowadzisz wszystkie narody do zbawienia. Spraw, aby cała ludzkość weszła do liczby synów Abrahama i dostąpiła godności ludu wybranego przez Chrystusa, Pana naszego. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas splugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozsypali się po krajach. Osądziłem ich według postępowania i czynów. W ten sposób przyszli do ludów pogańskich i dokąd przybyli, bezcześcili święte imię moje, podczas gdy mówiono o nich. To jest lud Pana, musieli się oni wyprowadzić ze swego kraju. Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię, które oni, Izraelici, zbezcześcili wśród ludów pogańskich, do których przybyli. Dlatego mów do domu Izraela.
Tak mówi Pan Bóg. Nie z waszego powodu to czynię domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego, które zbezcześciliście wśród ludów pogańskich, do których przyszliście. Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Pan Bóg, gdy okaże się świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi. I oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serca kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego tchnę w was i sprawię, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem naszym przodkom, i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto słowo Boże. Bogom niech będą dzięki. Boga żywego pragnie dusza moja. Kłania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Boga żywego. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. Do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością, i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni. Boże mój, Boże, Boga żywego, pragnie dusza moja. Módlmy się. Boże, niezmienna potęgo i wieczna światłości, wejrzyj łaskawie na sakrament całego Kościoła i w pokoju prowadź dzieło zbawienia ludzkości według swoich odwiecznych zamiarów. Niech cały świat ujrzy, że podnosisz upadłych, odradzasz słabych i wszystko wraca do pierwotnej nieskazitelności dzięki Chrystusowi, od którego wszystko pochodzi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Chwała na wysokości Bogu.
Módlmy się. Boże, Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięstwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolnym od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera. Śmierć nad Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Bogu bracia, dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób.
A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego była jak błyskawica, a szaty jego białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i podrętwieli jak umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, bo wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał, a idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pospiesznie więc oddalił się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy parafianie i przyjaciele słuchający tej mszy świętej poprzez internet, dzisiaj trzeci dzień tego świętego Triduum, Triduum Paschalnego. Świętujemy Paschę. Pascha, drodzy moi, to znaczy przejście. Tak jak to przejście przez Morze Czerwone, tak w tym przypadku przejście od śmierci do życia. Rozpoczęliśmy nasze świętowanie w Wielki Czwartek, wieczorną Eucharystią. Wielki Czwartek, w którym pragnęliśmy podziękować Bogu za Jezusa Chrystusa, najwyższego kapłana. Pragnęliśmy podziękować wszystkim kapłanom za to, że usłyszeli wołanie Boga i poszli za Nim: pójdź za mną. A także ustanowienie Eucharystii. Wczoraj, Wielki Piątek, Dobry Piątek, przeżywaliśmy tajemnicę miłości Boga do nas w krzyżu Jezusa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I właśnie ta prawda, drodzy moi, była w centrum uwagi Wielkiego Piątku. Dzisiejszy dzień, a właściwie noc, to czas wielkiego milczenia. Trwaliśmy na modlitwie i adoracji w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, choć tylko przez internet. Dzień wielkiego milczenia Kościoła przypomniał nam pobyt Jezusa w grobie. Powoli dobiega ten dzień i znów łączymy się duchowo, by świętować radość zmartwychwstania, radość Paschy. Przejście Chrystusa do życia, zmartwychwstanie dokonało się w nocy, z soboty na niedzielę. Pierwsi świadkowie zmartwychwstałego, kobiety galilejskie, Maria z Magdalii, Piotr, Jan, Łukasz, Kleopas, dają pierwsze świadectwo o pustym grobie w niedzielę. My również, jak oni, chcemy dać świadectwo: Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, a my jesteśmy tego świadkami. Drodzy moi, ta noc jest czasem Wielkiej Paschy. Przypominają nam o tym teksty Słowa Bożego, przypomina nam również bardzo bogata w symbole ta właśnie dzisiejsza liturgia. Weszliśmy w zupełnej ciszy i w mroku. Na tej
szczególnej świecy, która nazywa się świecą paschalną, są znaki Alfa i Omega. To Bóg jest Stwórcą. On jest początkiem i końcem. Zapalona świeca, zapalony paschał, od słowa pascha, przejście, to przecież nic innego jak Jezus Chrystus, który mówi o sobie: ja jestem światłem. Także i my, drodzy moi, wyszliśmy w tym Wielkim Poście. My mieliśmy jeszcze to szczęście wysłuchać pięknych rekolekcji poprowadzonych przez księdza Jerzego, karbownika Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Mieliśmy okazję przygotować nasze serca do spotkania z Jezusem, który przebacza grzechy. I wielu z nas poprosiło o sakrament spowiedzi świętej, by właśnie teraz, tej nocy, cudownej nocy, wspaniałej nocy, móc cieszyć się zmartwychwstaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza Ewangelia wprowadziła nas w tę najważniejszą paschę w dziejach świata. W dzisiejszym dniu było dużo milczenia i zamyślenia. Myślę, że wielu z nas, i wierzący, i niewierzący, mieli pretekst do tego, ażeby być człowiekiem zamyślonym, bo jest o czym myśleć. Towarzyszyło nam zamyślenie nad śmiercią, nad przemijaniem, nad tymi, którzy leżą w szpitalach, ale także nad tymi, którzy pragną mieć władzę nad naszym umysłem i nad naszym życiem. I myślimy, do czego to wszystko prowadzi. Ale towarzyszyła nam również taka refleksja: śmierć to nie koniec. Przeciwnie, śmierć to początek. Ziarno, by wydać kłos, musi obumrzeć. Śmierć Jezusa była potrzebna, abyśmy mogli żyć, wiecznie żyć, żyć z Jezusem. Drodzy moi, święta paschalne przeżywamy na wiosnę, a jest to pora cudowna. I teraz, gdy się jedzie, choć tych samochodów jest dużo mniej, widzimy już rozkwitające drzewa, tulipany, także i nasza świątynia przeozdobiona jest pięknymi kwiatami, które mówią o wiośnie. Gdy wszystko krzyczy o życiu, jest to naturalne. Przecież zmartwychwstanie to nic innego, tylko życie. I to życie w pełni, życie w obfitości, w wiecznym spełnieniu, w pełni miłości. W tym miejscu przypomina się piękna przypowieść Jezusa o krzewie winnym i o latoroślach. Latorośle mogą trwać, żyć tylko i wyłącznie, gdy są złączone z winnym krzewem. Inaczej karłować jeją zamierają. I chrześcijanin może trwać tylko w łączności ze zmartwychwstałym Panem. Bez Niego będziemy karłowacić i zamierać. Bez Boga będzie to wegetacja, a nie pełnia i radość życia. Drodzy moi, czwartą paschę przypomniał nam dziś apostoł narodów, święty Paweł. W liście do Rzymian: to Twoja i moja osobista pascha. Nasz chrzest święty, przejście z duchowej śmierci do pełni życia, do życia z Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym. I ta nasza pascha chrzcielna miała miejsce czy kilkadziesiąt lat temu, może kilkanaście, może tylko kilka lat temu, kiedy przyszliśmy tutaj do kościoła, a kapłan wypowiedział: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kapłan polał Ciebie w imię Chrystusa wodą życia i wezwał, by tę wodę życia rozlewać na innych. Obumarliśmy grzechowi, jak ziarno obumiera w ziemi,
zostaliśmy włączeni w życie Boże, by owocować i przynosić owoc stokrotny. Drodzy moi, za chwilę kolejna część tej pięknej wielkosobotniej liturgii, część, kiedy jeszcze raz będziemy przyrzekać miłość Bogu poprzez przyrzeczenia chrzcielne, odnowimy już świadomie zobowiązania naszych rodziców chrzestnych, powiemy Chrystusowi, że chcemy odtąd żyć z Nim i w Nim świadomie, w głębokiej wierze, nadziei i miłości. Drodzy moi, świętujmy tę Paschę tej nocy i jutro na rezurekcji. Pascha świata trwać będzie do jego końca. W dzisiejszą cudowną noc, świętą noc, łączą się wszystkie paschy historii. Łączy się także Twoja osobista Pascha z Paschą Jezusa Chrystusa, który jest obecny w sposób szczególny dzisiaj w tym paschale, w świecy wielkanocnej, w świecy paschalnej. Świętujmy tę noc i najbliższe dni w radości. Świętujmy w wierze i nadziei. Pamiętajmy, że każdy rok, każdy dzień, każda chwila, chociaż szczególnie trudna w tym czasie pandemii, przybliża Ciebie i mnie do wieczystej Paschy w niebie. Amen. Najmilsi, wspólną modlitwą wspierajmy naszych braci i siostry, którzy z radosną nadzieją zbliżają się do źródła odrodzenia. Prośmy, aby Bóg Ojciec Wszechmogący obdarzył ich swoim miłosierdziem. Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga, Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Pokornie prosimy Cię, Boże, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni duchowi, którego otrzymaliśmy. Panie nasz Boże, czuwając w tę świętą noc, wspominamy wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło naszego odkupienia. Wysłuchaj próśb swojego ludu i pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz umacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Wreszcie przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braci i siostrami, ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu
40-dniowego postu odnówmy przyrzeczenia Chrztu Świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego i każdą z was. Czy wyrzekasz się grzechu, ażeby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby ciebie grzech nie opanował? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekam się. Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. Amen. A teraz pokropię wodą święconą większości z was na sposób duchowy, a wy chcielibyście uczynić znak krzyża. Przez Chrztu Świętego wielki dar, o Chryste z Twej hojności, Twym dzieciom wiary dałeś skarb, nadziei i miłości. Najświętszej Trójcy wieczną cześć pragniemy z serc gorących. Stałego Pana nasze pokorne prośby, dziękczynienia, nasze intencje, nasze modlitwy. Ojcze, spraw, aby chrześcijanie uczestniczący w Eucharystii zawsze łączyli swoje życie z ofiarą Pańską i podejmowali misję głoszenia światu dobrej nowiny o zbawieniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby papież, biskupi, kapłani przy wsparciu diakonów i służby ołtarza z największą gorliwością i pobożnością składali najświętszą ofiarę na odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby prześladowani chrześcijanie łączyli swoje życie z męką Chrystusa i w ten sposób przyczyniali się do uświęcania ludzi w świecie i wzrostu Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby ci, którzy nie mogą przystępować do Komunii Świętej, odczuli głód pokarmu nieśmiertelności, podjęli trud nawrócenia i odrzucili z Twoją pomocą to, co ich oddziela od sakramentów. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby zmarli, którzy przyjmowali ciało i krew Chrystusa, mogli znaleźć się
na uczcie zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby wszyscy, którzy pozostali w domach w te święta, nie odwiedzają swoich najbliższych, nie przychodzą do kościoła ze względu na pandemię, przeżywali te święta jeszcze głębiej i radośniej z Jezusem zmartwychwstałym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, spraw, aby każdorazowe uczestnictwo we mszy świętej i przyjmowanie komunii świętej owocowało w nas wzrostem wiary w eucharystyczną obecność Chrystusa i ofiarną miłością do naszych bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Tę mszę świętą, Wielką Wigilię Paschalną sprawuje za wszystkich zmarłych, naszych parafian, naszych bliskich i o Boże błogosławieństwo zmartwychwstałego Pana dla wszystkich żyjących. Za te rodziny, za was wszystkich, którzy na ten sposób internetowy uczestniczycie w tej liturgii mszy świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry, miłosierny Ojcze w niebie, przyjmij te wszystkie prośby, które z ufnością do Ciebie zanosimy przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Stała się dla nas lekarstwem na wieczność przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza tej nocy uroczyście głosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha,
On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Ugłosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata.
Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Antonim, naszym patronem, świętym Wincentym Palotim, założycielem księży Palotynów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo to Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem ten pokój, który płynie od Jezusa Zmartwychwstałego i ten pokój niech Wam towarzyszy, niech będzie w Waszych sercach i niech on będzie już niedługo podczas śniadania wielkanocnego. Pokój Wam wszystkim. Będzie uzdrowiona dusza moja.
Wszechmogący Boże, tchnij w nas ducha Twojej miłości i w swojej dobroci zjednocz wszystkich, których posiliłeś wielkanocnym sakramentem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy moi, jeszcze kilka ogłoszeń. Jutro rano o 9:00 msza święta rezurekcyjna. O 9:00, żeby nie było tak wcześnie, o 6:00. Zachęcam też do uczestniczenia w sposób duchowy w tej mszy świętej poprzez ten sam link tajnekomplety.com. W poranek wielkanocny proszę głowę rodziny, ojca, tatusia o pobłogosławienie pokarmów wielkanocnych. Takie błogosławieństwo także jest w internecie, można odnaleźć, które ja uczyniłem właśnie przez te łącza. I no, stał się cud chyba, bo widziałem na internecie przed mszą świętą, że tak jak, no, można powiedzieć, wejść na te nasze liturgie niedzielne i związane z Triduum Paschalnym jest kilkaset, to na błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych weszło ponad 1500 osób. 1500 osób. Także taki mały cud wielkanocny, mamy 1500 parafian. Także to wszystko się skończy, ta pandemia, to nie wiem, czym tu się zmieścimy, drodzy moi, w tym kościele. Ale bardzo się cieszę, że tyle osób weszło i jajeczka są poświęcone, pobłogosławione, spokojnie, zdrowo można zasiadać do stołu. A już czekam, kiedy się skończy ta pandemia i was wszystkich zobaczę. Bóg zapłać za ofiary, kopertki składane do skrzynki pocztowej przy plebanii, za czeki na kościół przesyłane pocztą. Wiecie o tym dobrze, jaka jest sytuacja. Ofiary są niezbędne do dalszego funkcjonowania naszego kościoła parafialnego. Za te ofiary, które składacie i za wszelką pomoc i dobre słowo i pomoc serdeczne Bóg zapłać. Także o godzinie 9:00 w poniedziałek wielkanocny będzie msza święta o godzinie 9:00. Też będzie transmitowana na tych samych łączach. Proszę o odmawianie nowenny do Bożego Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę jest niedziela Bożego Miłosierdzia. Msza święta będzie online tutaj o godzinie 9:00, po czym wystawienie Najświętszego Sakramentu i odmówimy albo odśpiewamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Bóg zapłać serdeczny za to duchowe uczestniczenie w tej zakończeniu naszego Triduum Paschalnego. Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja, alleluja. I niech zmartwychwstały Pan błogosławi wam wszystkim mimo tego lęku i strachu. Ale to przecież On, zmartwychwstały Pan, On jest siłą i mocą o wiele większą niż nasz ludzki strach i bojaźń. I chciejmy przyjąć to szczególne błogosławieństwo tej nocy i z tym błogosławieństwem idźcie na spoczynek, a jutro będziemy dalej celebrować zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Pan z wami. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja.